Cechami, które mi bardzo imponują wśród przedsiębiorców, są determinacja oraz umiejętność budowy wielkiej firmy od zera. Świetnym przykładem jest tu Szczepan Wójcik. Swojej pierwszej pracy na fermie w Holandii podjął się w wieku zaledwie 13 lat. Wrócił tam po studiach po to, żeby zdobyć wiedzę i doświadczenie w branży rolniczej. Zaoszczędzone pieniądze po kilku latach zainwestował w gospodarstwo rolne w Polsce. Bardzo szybko je rozwijał i po kilku latach stał się właścicielem największych w Europie ferm futrzarskich i zatrudniał tysiące osób. Wtedy na drodze jego firmy stanął rząd z tak zwaną piątką dla zwierząt, która miała zniszczyć branżę Szczepana Wójcika. Ten się nie poddał. Wraz ze swoim zespołem wyprowadził na ulicę ponad 100 tysięcy osób, rozpoczynając największą od 20 lat falę strajków rolniczych. Rząd się z ustawy wycofał, Szczepan Wójcik wygrał. Dzięki temu miał kilka lat na przygotowanie się do kolejnego starcia. Już 29 maja na Everestie w Katowicach posłuchacie od Szczepana Wójcika, jak budować zespoły, które są w stanie stawić czoła tak wielkim wyzwaniom.